Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na specjał z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tą liczbę, którą wbiliśmy już jakiś czas temu, a dzisiaj Draw My Life, czyli narysuj swoje życie. Zostańcie do końca, bo na końcu mam kilka informacji o konkursie, a teraz bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek. 20 lipca 2003 roku, to wtedy się właśnie urodziłam we Wrocławiu. Od tego czasu minęło już 6278 dni, czyli dokładnie 17 lat, 2 miesiące i 6 dni. Mimo to, że urodziłam się we Wrocławiu, to nigdy w nim nie mieszkałam, a ze szpitala pojechałam od razu do małej wsi pod Wrocławiem w powiecie trzebnickim. Jako bobas rodzice zawsze mi mówili, że długo spałam. Musieli mnie czasem budzić tylko po to, żebym zjadła. Z tego co wiem, to mało płakałam, ale zawsze byłam pulchna. No zobaczcie sami, jaka piękna. W wieku chyba 3-2 lat poszłam do przedszkola, które, uwaga, znajdowało się po drugiej stronie płotu moich rodziców. Pamiętam, że zawsze to lubiłam i mówiłam moim koleżankom, że kiedyś przeskoczę przez płot i do nich pójdę. Tak się jednak nigdy nie stało. Chodziłam do przedszkola integracyjnego i wspominam je naprawdę bardzo dobrze. Pamiętam, że mieliśmy dużo różnych pokazów, na których występowaliśmy przed rodzicami i pamiętam moją ulubioną rolę, czyli różową rybkę. Nawet nie pamiętam, o co w tym chodziło, ale mi się podobało. W przedszkolu mieliśmy też pełno zwierząt, jakieś rybki, ptaki, żółwie, to też było super. Ale przejdźmy do okresu, który lepiej pamiętam, czyli mój zespół szkół, czyli podstawówkę gimnazjum. Mimo, że chciałam iść do szkoły do Wrocławia, zostałam u siebie, na wsi i poszłam do szkoły do Krynicza pod Wrocławiem. Szkoły w małych miejscowościach różnią się tym, że wszyscy się w nich znają i wszystko bardzo szybko się rozchodzi. Ma to swoje plusy i minusy, mimo to cieszę się, że zostałam właśnie w tej szkole. Przez okres podstawówki przewijało się u mnie dużo bliskich mi koleżanek. Wydaje mi się, że wtedy lubiłam się raczej z wszystkimi i jakoś się dogadywałam. Z klasy 1-3 za dużo nie pamiętam, jedynie kilka mniejszych historii, o których wydaje mi się nie ma sensu się tu rozgadywać. Przyszedł czas na klasę 5. Nowe obowiązki, zaczęły się oceny i zapisałam się na akrobatykę, którą ćwiczyłam przez 4 lata na wrocławskim AWF-ie. Wspominam ją mega dobrze i pamiętam, że zawsze było zabawnie, i to, jak instruktorzy się na mnie denerwowali, bo cały czas się wygłupiałam. Wtedy już też byłam fanką Justina Biebera. Na swój pierwszy koncert pojechałam w 2013 roku do Łodzi i od tamtego momentu słuchałam go cały czas. Przez całą podstawówkę uczyłam się bardzo dobrze, prawie zawsze miałam czerwone paski. Zawsze zapewniało mi to dużo stresu, teraz w sumie nie rozumiem czemu. Przez klasy 4-6 sprawdzałam się w różnych pasjach. Chodziłam na basen, na gitarę, jeździłam na nartach, nawet konno, na desce, rysowałam, śpiewałam, tańczyłam i wiele, wiele innych. W podstawówce zaczęłam też jeździć na obozy i to był strzał w dziesiątkę. Jeździłam na nie co roku i świetnie się bawiłam, poznałam masę świetnych osób i mimo to, że pamiętam też grzyby na ścianach i jelitówki obozowe, to było super. W 2013 roku dostałam też Aro, czyli mojego królika. Jest ze mną do dziś i kocham go najbardziej na świecie. Przeszedł naprawdę wiele w tym dziesiątki operacji, ale aktualnie ma się dobrze. Pamiętam też, że w podstawówce zaczęłam jeździć na meetupy, no i wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że będę jeździć kilka lat później na nie jako twórca. Mimo wszystko po moim pierwszym meetupie postanowiłam założyć kanał i w 2014 roku opublikowałam swój pierwszy film, który teraz ma ponad 400 tysięcy wyświetleń i jest najpopularniejszym filmem na moim kanale. Tak, to jest gra na kubeczkach. Mimo wszystko nie było od razu tak łatwo, nigdy się nie przykładałam do tego kanału i nie wstawiałam filmów regularnie, po czym wszystko usunęłam i stwierdziłam, że i tak nic z tego nie wyjdzie. No i przyszedł czas na pierwszą gimnazjum, którą wspominam średnio. Strasznie się wtedy kłóciłam z moimi przyjaciółkami, oprócz tego wróciłam wtedy na YouTube'a i pamiętam, że była grupka osób, która się zawsze z tego śmiała. Teraz wiem, że śmiałabym się z nimi, ale wtedy sprawiało mi to ogromną przykrość. Mimo wszystko zawsze miałam ogromne wsparcie w mojej rodzinie. Najlepszy kontakt zawsze miałam z moją mamą, która teraz dla mnie jest jak przyjaciółka i mogę jej powiedzieć o wszystkim. Równie dobry kontakt mam z moim tatą i starszym bratem Krystianem. W pierwszej klasie pojechałam też na mój drugi koncert Justina Biebera. W drugiej klasie gimnazjum przeniosłam się z klasy B do klasy A. I mimo to, że to nie jest jakaś wielka zmiana, to przyniosła bardzo dużo, bo poznałam tam super osoby, z którymi kontakt mam do dziś. Zapisałam się też wtedy na pole dance i to była najlepsza decyzja
moim życiu. Oprócz tego wzięłam się porządnie za YouTube'a i zaczęłam nagrywać regularniej. Pojechałam też wtedy na mój pierwszy event wraz z marką Reporter Young. Coś, o czym jeszcze nie wspominałam, są podróże, czyli moja największa pasja. W pierwszą podróż pojechałam już jak miałam kilka miesięcy i podróżuję do dziś. A tutaj lista krajów, które udało mi się zwiedzić do tej pory. Trzecie gimnazjum to okres z mojej starej szkoły, który wspominam najlepiej. Mój YouTube nagle wystrzelił, zostałam przewodniczącą szkoły, egzaminy gimnazjalne, które najadły mnie sporo stresu, pierwsze imprezki, pierwsze samodzielne wyjazdy za granicę, pierwszy okres, trzeci koncert Justina, drugi koncert Bars & Melody i moje najlepsze wakacje. Super obóz, który podsumował całe gimnazjum, złapałam jeszcze lepszy kontakt z moimi znajomymi, potem IF Miami, gdzie poznałam też super osoby, Meksyk z moją rodziną, a później mój pierwszy meetup jako twórca, który podbudował mnie i dał mi ogromnego kopniaka. Wtedy stwierdziłam, że YouTube to naprawdę jest to, co chcę robić. A, no i zrobiłam też swój pierwszy tatuaż. Aktualnie mam 3 i już się nie mogę doczekać kolejnego. No i zaczęło się liceum, którego tak strasznie się obawiałam. A prawda jest taka, że nie miałam czego. Mam super klasę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że niektórzy pewnie będą to oglądać. Kocham Was, jesteście super. Mimo to, że znamy się dopiero rok, o liceum mogłabym zrobić całkowicie osobny filmik, bo to, ile się wydarzyło w tym krótkim czasie, jest niesamowite. Tutaj macie takie małe podsumowanie. Pierwsza klasa zakończyła się szybciej niż się rozpoczęła. Siedzenie w domu, maseczki, nuda totalnie wykończyła chyba każdego. Najgorszym okresem był marzec i kwiecień, ale może nie wspominajmy o tym, bo nic nie wydarzyło się wtedy ciekawego, ale za to przyszły wakacje. Nie takie jak planowałam, ale mimo wszystko były super. No i co? Właśnie wtedy przekroczyłam próg 100 tysięcy subskrypcji, co dla mnie było niesamowite. Dziękuję każdemu za sub na po raz setny. Jesteście cudowni. Druga klasa liceum zapowiada się super. A co będzie dalej? Tego nie wie nikt. Hejka moi drodzy, ja ten urywek dogrywam innego dnia, już podczas montażu filmiku. I co, ja jeszcze raz bardzo serdecznie chciałam Wam podziękować za 100 tysięcy subskrypcji. Powiem Wam, że to jest dla mnie totalnie niesamowite. Dziękuję każdej osobie, która kliknęła ten czerwony przycisk. I co, chcę Wam coś pokazać. Patrzcie na to, jaki piękny mamy go przycisk na 100 tysięcy subskrypcji. Nie pokazywałam go w sumie jeszcze nigdzie, oprócz na Instagramie, tak na chwilę na story. Także proszę bardzo, taki piękny, nawet jest tutaj moja nazwa kanału. No chyba widać. Także dziękuję, bo to tak naprawdę wszystko jest dzięki Wam. Gdyby nie Wy, to ja bym nie miała ani tego przycisku, ani nie miałabym takich wyników. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Po raz chyba już 1000. No i co, lecimy teraz do miliona, żeby odebrać złoty przycisk. Oprócz tego za takie podziękowanie mam dla Was konkurs, ale to już nie w tym filmiku. Zapraszam po to na Insta Stories, które za niedługo się powinno pojawić. Bo ten filmik wychodzi w piątek, ja też w piątek będę poza domem, więc pewnie będzie w piątek wieczorem albo w sobotę rano ogłoszony konkurs na moim Instagramie. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. A z tego filmiku to już na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!